Matura podstawowa z matematyki, arkusz z maja 2021 roku. Zadanie trzecie. Rozważmy przedziały liczbowe. 1 od minus nieskończoności do 5, przedział obustronnie otwarty, oraz drugi przedział od minus 1 do plus nieskończoności, przedział lewostronnie zamknięty. Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu tych przedziałów? I tutaj oba te przedziały narysujemy na jednej osi liczbowej. Tą oś sobie zaznaczymy literką X, czyli podpiszemy, że to są liczby ze zbioru X. No i tutaj naniesiemy odpowiednie dane. Czyli po pierwsze nanosimy tą jedną graniczną wartość, czyli minus 1. No i tutaj zaznaczamy, że minus 1 należy do tego przedziału. I mamy tutaj przedział od minus nieskończoności, od minus 1 do plus nieskończoności. Natomiast drugi przedział to jest od minus nieskończoności do 5, czyli tutaj zaznaczam 5. Przy czym ten przedział jest obustronnie otwarty. Oznacza to, że piątka nie należy do tego zbioru. Ponieważ mamy tutaj liczbę od minus nieskończoności do 5, to zaznaczam ten zbiór tutaj w lewą stronę. I my tutaj jesteśmy pytani, ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu tych przedziałów. Ja może narysuję ten przedział bardziej czytelny. Tą częścią wspólną jest ta część, którą teraz zakreskowałam. Czyli będzie to od minus 1 łącznie z minus 1 do 5, ale bez 5. No i teraz tutaj zaznaczmy sobie, jakie wartości liczbowe całkowite należą do tego zbioru. Jest to na pewno minus 1, jest to 0, 1, 2, 3 oraz 4. No i teraz policzmy te liczby. Jest minus 1, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź A. Ponieważ jest 6 takich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do jednego i do drugiego przedziału. Jeżeli jesteś zainteresowana rozwiązaniami pozostałych zadań z tego arkusza, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim link właśnie do pozostałych zadań.